Kolegyny, kolegowe, czas bierze rychle. To już prawie 2 lata, kiedy jestem z Wami jako Wasz Redditor. I jak zawsze w życiu przychodzi taki moment, taka chwila, że trzeba się zastanowić i powiedzieć, to już chyba teraz. I właśnie taka chwila nadeszła. Ja nie żegnam się z Wami. Dlatego, że ja przechodzę do pracy w secie w Sztokholmie i nadal będę z Wami współpracował, bo będę odpowiedzialny za całą Europę Centralną. Ale jest różnica, bo przestanę być Waszym prezesem. I właśnie chciałem dzisiaj, teraz spotkać się z Wami tutaj po to, żeby Wam wszystkim podziękować. Co jest dobrego? Mamy nowego prezesa, nowego Redditela. Kolegę, którego znacie, który jest stąd, z Czech, który zna Wasz trch, który zna Wasz język, zna te wszystkie istotne niuanse, które są potrzebne, aby dobrze prowadzić firmę. Kolegę, który funkcjonuje już od lat u nas, którego wszystko, co robi, zawsze było oparte na naszych Skanska hodnotach. I to pięknie. Cieszę się bardzo, że Michał Jurka będzie prowadził naszą firmę w przyszłość. A co ja chcę Wam powiedzieć? Ja chcę Wam podziękować. Ja chcę Wam powiedzieć dziękuję. Za to, że przyjęliście mnie z otwartymi rękami, jak mówimy w Polsce, gdzie słuchaliście tej mojej polszczyny, która na początku była trudna. Uśmiechaliście się. Funkcjonowaliśmy w bardzo dobrych relacjach. Poznałem bardzo wielu mądrych, wspaniałych ludzi w Czechach, na Słowacji, a teraz od niedawna także w Rumunii i na Węgrzech, gdzie razem działamy jako jedna skupina. Za te wszystkie nasze skuski, za te długie forecasty, za te dyskusje przy ora i preora, za nasze tendering spotkania, jak przygotowywaliśmy nabitkę i te takie, które się działy w różnych miejscach, w Czechach i na Słowacji, za wszystko Wam dziękuję. Daliście mi bardzo wiele. Dużo się nauczyłem. Dużo się od Was nauczyłem. Kolegyně, kolegové, za 2 roky práce Romana na pozici Business Unit prezidenta se stává prvním a zřejmě asi jediným držitelem ceny The Sweet Boots Trophy. Koleżanki i koledzy, czego oczekuję od Was? Bo ciągle jestem Waszym szefem. Oczekuję od Was, żeby tak jak do tej pory, żebyście pamiętali, że mamy jedno życie i naszym zadaniem jest wyużywać każdy dzień z największym sensem, jaki można. A to oznacza, żeby pracować uczciwie, rzetelnie, odpowiedzialnie. A to oznacza, żeby przychodzić do pracy, gdzie chce się być, bo ma się zespół, ma się team, ma się koleżanki, kolegów, których się respektuje i którzy respektują mnie. A to oznacza, że pracuję tak, żeby każdego dnia na zakończenie swojej pracy móc przyjść do domu i powiedzieć sobie, to był dobry dzień. Chciałbym, żeby każdy z Was znalazł sens, a potem razem, jako suma, powoduje, że będziemy profesjonalni, odpowiedzialni, że będziemy pracować tak, że nie ma wątpliwości. Skanska, nasza społeczność, będzie najnowocześniejszą firmą w Czechach i na Słowacji. I tego Wam wszystkim życzę. Dziękuję i do zobaczenia.